Cześć! A w dzisiejszym odcinku poznasz moją opinię na temat soli kłodawskiej kamiennej naturalnej, którą osobiście wykorzystuję do różnego rodzaju przetworów. To, co jest istotne, jeżeli chodzi o ten produkt, to że jest to sól niejodowana, a zatem tego rodzaju sól doskonale sprawdzi się podczas różnego rodzaju. Kiszonek dobrze sprawdzi się również do konserw warzywnych i owocowych. Jakie również chociażby co po niektóre osoby wykorzystują taką sól do robienia pieczywa. Tak? A zatem bardzo szerokie zastosowanie tego produktu. Ja natomiast osobiście wykorzystuję taką sól do kiszonek. Bardzo dobrze sprawdza się ona do kiszenia ogórków. Kapusty, buraków czy zupełnie innych warzyw. To co jest istotne, to że właśnie jest to sól niejodowana, a zatem pamiętajcie o tym, że jod może generalnie hamować rozwój bakterii fermentacyjnych. A zatem, jeżeli na przykład kisicie sobie ogórki, no to w przypadku zastosowania soli jodowanej, taki proces kiszenia może po prostu się nie udać. Dlatego istotne jest, żeby stosować tutaj sól niejodowaną, tak? Jeżeli chodzi o cenę takiego produktu, no to taką sól kłodawską zakupicie w sklepie za około 3 zł. Można ją również zamówić przez internet, jeżeli szukacie właśnie tego rodzaju produktu, no to nie powinno być problemów z zamówieniem tego, tego produktu. 3 zł, mniej więcej ja zatem myślę, że nie jest to cena wygórowana jak na, tak, jak na taką sól tutaj również macie co ciekawe proces chyba kiszenia ogórków opisane, jak dobrze widzę tak, ogórki trzeba po prostu umyć w zimnej wodzie jakiś przepis macie tutaj, jeżeli to was interesuje, no to można sobie tutaj poczytać w jaki sposób właśnie wykonać takie, takie ogórki takie przetwory z ogórków jeżeli chodzi o inne informacje, no to myślę, że tutaj nie ma nic jakoś nadzwyczajnie skomplikowanego, jeżeli chodzi o ten produkt Myślę, że składniki dość proste. E, oczywiście, data przydatności produktu do spożycia. Zawsze zwróćcie na to wszystko uwagę. No, i jeżeli chodzi o moje wykorzystanie tego produktu, no tutaj ja, jak najbardziej, wystawiam wysoką notę 9,5 na 10. Powiem szczerze, każdy z przetworów, każdy każda z kiszonek, którą przygotowywałem naprawdę fajnie się udała zatem myślę, że jeżeli poszukujecie właśnie takiego naturalnego dość produktu tutaj macie również to zaznaczone jeżeli poszukujecie takiej sprawdzonej soli kłodawskiej do przetworów soli kamiennej naturalnej no to wtedy myślę, że warto wybrać jak najbardziej ten konkretny Produkt. A zatem to wszystko jeżeli chodzi właśnie o sól kłodawską, ja jestem ciekaw też Twoich spostrzeżeń w tym temacie, koniecznie napisz o nich w komentarzu, a póki co to tyle, trzymaj się, ja zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.